Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w ten wieczny i mokry poranek, ale ciepły. Po godzinie piątej stacje meteo i również te prywatne umieszczone wokół naszych domów notowały od 3 do 6 stopni Celsjusza. Na plusie oczywiście w Ćmińsku najniższa temperatura właśnie 3, a 6 na przykład w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Jeśli chodzi o cały kraj, no to tutaj zachód przede wszystkim przy Państwa nawet do 8 stopni, tak jak to podaje stacja IMGW w Szczecinie. you <laughs> ciepło, natomiast i wiecznie. Gdzie najsilniejsze pory wiatrów, jeśli chodzi o cały nasz kraj? Proszę Państwa, w górach, na Śnieżce. No dobrze, że tam akurat teren nie zamieszkały, bo 202 km na godzinę dmuchnęło w nocy. Natomiast na Kasprowym o połowę mniej, bo 108 km na godzinę, ale i to tak są niezłe prędkości. Co do terenów już niżej położonych, no to w Szczecinie 83 km na godzinę i w Łebie 8 73 km na godzinę, również mocno dmuchnęło w Poznaniu, 79 km na godzinę. A w przypadku naszych tutaj obszarów, naszego województwa, jak zawsze, stacje IMGW umieszczone na otwartym terenie bez przeszkód dmuchało w Kliszowie do 70 km na godzinę. To się stało o trzeciej nad ranem. Natomiast Tradycyjnie można powiedzieć na Świętym Krzyżu dzisiejszej nocy został zanotowany poryw o prędkości 80 km na godzinę, ale również 70 km na godzinę w Sielcu koło Skalbmierza, tam również mamy stację IMGW. Poza tym 55 km na godzinę w Sukowie, no i 50 km na godzinę w Sandomierzu. Niewielkie porywy wiatru, ale teren zabudowany, no to wiatr też tu i ówdzie miał się gdzie zatrzymać, zwolnić swoją prędkość. Nad Polską w tej chwili, proszę, Państwa, mamy do czynienia z 21-hektopaskalowym gradientem ciśnienia poziomego, gdzie najniższe okazuje się, proszę Państwa, że o godzinie 5 zostało to zanotowane w suwałkach 997,7 hektopaskala, natomiast gdzie ciśnienie było najwyższe, w Kłocku i w zakopanym, proszę Państwa, bo prawie 1019 hektopaskali. No i stąd porywy wiatru, tak jak mówiłem, dosyć mocne. I wszystko to, Państwa, zgodnie z Patrzyłem też na dane IMGW, jeśli chodzi o ilość wody na metr kwadratowy w naszym regionie. No, to właśnie około 10-12 litrów spadło w ciągu ostatnich 24 godzin. Opady utrzymują się w całym kraju. Najmocniej w tej chwili pada nad morzem, w okolicach Słupska czy Koszalina, natomiast u nas punktowe, przelotne i tak będzie, przy Państwa, przez cały dzień i dopiero w nocy będziemy mieli uspokojenie, jeśli chodzi o zjawisko opadów w deszczu, a dodatkowo jeszcze opady deszczu przejdą w opady śniegu. Zacznie nam się schładzać. Ośrodek niżowy, który przechodzi w tej chwili przez Bałtyk, znajdzie się nad krajami nadbałtyckimi i on po wschodniej stronie zacznie zaciągać z północnego zachodu chłodniejsze masy powietrza. Na wysokości 1,5 km będzie to minus 6 stopni. Na razie jeszcze mamy minus 2, ale jak się zrobi na wysokości 1,5 km minus 6, no to przy Ziemi będzie to lekko powyżej zera w ciągu dnia i to już jutro czy pojutrze. Dopiero późnym popołudniem w niedzielę. Zacznie nam się ocieplać, proszę Państwa. Na mapach topografii barycznej widać ośrodek niżowy Itka. Właśnie dzisiaj w południe będzie miał swoje centrum w okolicach Estonii, natomiast my będziemy się dostawać przejściowo pod wpływ klina wyżowego związanego z antycyklonem o imieniu Dario. Na moment Dario podwyższy nam ciśnienie i poprawi delikatnie pogodę, natomiast już nad Wyspami Brytyjskimi czai się kolejny ośrodek niżowy o imieniu Katrin. I on znów popsuje nam pogodę z piątku na sobotę i znów dmuchnie trochę, bo gradient ciśnienia po raz kolejny nam się nad naszym obszarem zacieśni. Także na razie, proszę Państwa, strefowa cyrkulacja atmosfery działa niczym niezawodna maszyna. Cały czas z Atlantyku przepływają masy powietrza, a w nich ośrodki niżowe, fronty atmosferyczne no i gradient ciśnienia, który powoduje te silniejsze porywy wiatru. Dopiero na dobre pogoda uspokoi się tak naprawdę w niedzielę, późnym popołudniem. Spokój i nawet słońca się sporo pojawi. Co do podstawowych czynników atmosferycznych widocznych na meteorogramach. Dzisiaj temperatura, no wiele się tutaj nie zmieni, nawet po południu to się jeszcze ochłodzi, bo mamy teraz nawet 6 stopni w naszym regionie, a po południu będzie to tylko 3-4 stopnie. I opady deszczu. Potrwają przez cały dzień aż do godzin wieczornych, kiedy zamienią się już w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, ale to już będą minimalne opady, trochę płatków nam tutaj spadnie, niewiele, ledwo zauważalne. Jeśli chodzi o ciśnienie, na razie jeszcze niskie 1010-1012 hektopaskali to w południe, natomiast po południu już zacznie szybko rosnąć i o północy będzie to już nawet. 1022 hektopaskale. Jutro ciśnienie osiągnie maksimum 1025 hektopaskali. Mierzone oczywiście do poziomu morza, a po południu znów zacznie spadać i wejdzie później front i znów pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Proszę Państwa, przy temperaturze powyżej zera w okolicach 3 czy 4 stopni, ale to już z piątku na sobotę. Na razie jeszcze dzisiaj podmucha nam do 70 km na godzinę w ciągu dnia. Tutaj widać na meteorogramach i już z zachodu i nawet po południu z północnego zachodu. Taki wiatr utrzyma się do jutra, do godzin popołudniowych, gdzie na moment przejdzie w kierunek południowy. Kiedy nam da wiatr spokój? No, już wieczorem, czym Państwa będzie dmuchać, do 40-45 km na godzinę. I jutro spokój, i jutro pojawi się trochę przejaśnień. Temperatura jutro tylko do plus dwóch stopni w ciągu dnia, ale jutro o poranku, gdzie niegdzie, lekko poniżej zera. Proszę zwrócić na to uwagę, bo na drogach znów może być ślisko. No, niestety, taką mamy pogodę z przejściem temperatur przez zero. A to na pewno każe nam wzmóc czujność, państwa, przy podróżowaniu pojazdami, na chodnikach, gdzieś na schodkach odkrytych. Tam trzeba, proszę państwa, uważać, bo jakieś nieszczęśliwe zdarzenie nie trudno. Patrząc w kalendarz, można zauważyć, że dzisiaj w kościołach będzie wspominany święty Paweł. Tak, jedno z przysłów staropolskich ludowych mówi, że na świętego Pawła. Połowa zimy przepadła. Czyżby to, co było ostatnio, czyli śniegi, i mróz, to już była ta połowa zimy? No oby. Miejmy nadzieję, że wiosna przyjdzie w tym roku, akurat wcześniej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Zdrowia przede wszystkim, jak zawsze, i do usłyszenia do godziny dziewiątej. Marek Stefaniec.